Witaj, Natalka. Cześć, Janasia. Dawno nas nie było. Tak, dawno już się za tobą stęskniłem. Piękna Natalko, powiedz mi, jak w ogóle... Pamiętasz, rozmawialiśmy o działaniach wojennych Rosji wobec Ukrainy, nie? I byłaś trochę na początku przygnębiona, ale potem doszłaś do wniosku, że może będzie dobrze, tak? Tak, że może jednak da się coś z tym zrobić. Dobrze, a tu słuchaj, powiedz mi, czy... Bo pytałaś mnie, czy w ogóle jest, jaka to jest podstawa ideologiczna tego, że mógłby być na świecie pokój i w ogóle ludzie mogliby się nie okradać i tak dalej, nie? Ja ci opowiadam o różnych rzeczach, ale chciałbym ci przedstawić jednego gościa, który był socjologiem i anarchistą i ponad 100 lat temu umarł, ale gdzieś pod koniec XIX wieku napisał fajną rzecz. I chciałbym cię prosić o to, że ja ci teraz dam ten tekst, żebyś go przeczytała, dobra? Na głos. Dobra. Masz. Tak w miarę wyraźnie, głośno. Jakbyś mogła tutaj, wiesz, to wtedy będzie cię widać twoją piękną buzię, bo inaczej zasłonisz karteczką. No? Dobrze, dziękuję. Czyli cały przeczytaj. Tak. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Naród, w którym uczucia przyjaźni są rozwinięte, gdzie zamiast sobkostwa, i teraz tu już chcę wyjaśnienie, zamiast sobkostwa. Sobek to jest egoista inaczej, po staropolsku. Tak ku woli wyjaśnienia. Tak, tak. Zamiast sobkostwa i egoizmu panuje przyrodzona potrzeba wzajemnej pomocy, bezinteresownego wspomagania się na wszystkich polach życia. Naród taki znalazł już moc niezwyciężoną, rozwiązał zagadkę wolności i dobrobytu. Tak samo i pojedynczy człowiek, jeżeli biadamy dzisiaj nad upadkiem moralności, nad zniekształceniem serc i umysłów, nad zanikiem szlachetności i rycerskości duszy, nad upadkiem żywej religii, to wiedzmy o tym, że wszystko stąd tylko wynika, że dzisiejszy człowiek jest tak mało uzdolniony do przyjaźni, że walka o chleb i cała atmosfera kapitalizmu, wśród której żyje, robi go egoistą i od małego dziecka tłumi w nim miłość ludzi. Nie będzie to żadną przesadą, jeżeli powiemy, że nieco innego jak tylko samolubstwo zabija religię i że dla odnalezienia Boga w sobie trzeba przede wszystkim umieć kochać ludzi. Jest to odwieczna, lecz zbyt zapominana dzisiaj idea Chrystusa, jego jedyne przekazanie społeczne, które nam zostawi. Jakie spustoszenie w życiu i w ludziach sprawia zanik przyjaźni? To możemy zobaczyć wszędzie, naokoło siebie, patrząc na nędzę, ciemnotę, wyzysk i krzywdę. Na te poprzednie straszne rzeczy, do których tak przyzwyczailiśmy się, że prawie nie zwracamy na nie uwagi. I może zbyt często zapominamy także, że z tych małych, drobnych, osobistych wirtuski, które spotykamy na każdym kroku, tworzy się ta wielka rzecz, którą odczuwamy jako upadek i poniżenie ojczyzny. Że z tych małych krzywd, które sobie nawzajem wyrządzamy dla interesu, ze spokojnym sumieniem, powstaje właśnie owa wielka krzywda całości, bezsilność narodu. Dzięki ci serdecznie za przeczytanie tego tekstu. Słyszałaś w ogóle wcześniej kiedyś o Abramowskim? Coś mi się kojarzy, ale... Ale tego tekstu nie czytałaś. Ja właśnie dlatego dałem ci go teraz, żebyś go przeczytała, bo tak naprawdę pierwszy raz chyba go czytasz, nie? Tak, i co o tym sądzisz w ogóle, tak na świeżo, nie? Jakieś takie twoje przemyślenia. Chciałbym, żebyś mi coś powiedziała. Bardzo lubię zagłębiać się w tego typu teksty, ponieważ to jest tak jakby patrzenie drugiego człowieka i to, co on ma do przekazania, a jest to myśl, która...
rozjaśnia trochę moją drogę, czyjąś drogę, że faktycznie ta przyjaźń, miłość, że mamy jakieś zasady, że może faktycznie na tym warto by było się skupić. No i co z tego? No to jest tylko tekst, który wiele ludzi usłyszy, ale nic z niego nie wyciągnie. Tak, zgadza się. To znaczy, wiesz co, zgadza się oczywiście w tym sensie, o jakim ci mówiłem, jak czasami się zdarza, że gitowcy mają pewną przewagę nad ludźmi, którzy ideologicznie są bardziej skierowani w stronę hipisowską, czyli przyjaźni i miłości braterskiej, bo wiadomo, na przykład cwaniak bardzo łatwo, a zwłaszcza w takim środowisku naiwnym, zdobędzie dobra materialne, tylko że później, kiedy zacznie liczba cwaniaków wzrastać, to stanie się tym. Tak, to nagle, wiesz, z tym, że i cały problem polega na tym, że my musimy się nauczyć oddzielać tych, którzy chcą prawdziwej przyjaźni i miłości między ludźmi, od tych, którzy są cwaniakami, oszustami i którzy nie chcą poświęcać nic od siebie, natomiast chcą jak najwięcej zyskiwać, nie? Tak, to jest pokazane dobrze na przypadku całej społeczności ludzkiej, gdzie my sami jak wchodzimy w relacje, no to jest coś takiego w trybie człowieka, że patrzymy, gdzie będziemy najlepiej. Tak. Niekoniecznie, że gdzie skorzysta najwięcej, ale są ludzie, którzy też patrzą właśnie, że wchodząc w relacje czy gdziekolwiek, najwięcej dla siebie. No tak, tylko pamiętaj o tym, że no tu nie ma sprzeczności, bo jeżeli my zastosujemy tą filozofię miłości i przyjaźni, to ona tak naprawdę będzie najbardziej optymalna dla nas. Tylko po prostu będziemy musieli dłużej poczekać na efekty. Jeżeli zastosujemy strategię cwaniactwa, złodziejstwa, oszustwa, będziemy mieć natychmiastowe efekty, natomiast one bardzo szybko mogą się przerodzić w odwrotne efekty, czyli zaczniemy być po prostu, przestaniemy być wiarygodni, nikt nie będzie chciał w ogóle z nami rozmawiać na jakikolwiek temat, to po pierwsze, a po drugie w ten sposób, jeżeli coraz więcej ludzi zacznie się nawzajem oszukiwać, okłamywać, zresztą to już ma miejsce, nie? Ale pamiętaj, że istnieją właśnie zawsze te dwa prądy intelektualne, o których ci powiedziałem, które ci streściłem na tej zasadzie: śmierć frajerom oraz pokój i miłość, nie? Jeżeli chcesz zastosować zasadę śmierć frajerom, no to musisz znajdować frajerów. Tylko pamiętając o tym, że chcąc znajdować frajerów, w trakcie poszukiwania sama ty jesteś frajerem, bo jednocześnie wystawiasz się na to, że w tym drapieżnym środowisku zostaniesz oszukana, okłamana i tak dalej. Jeżeli... To już się, no tak jak tak, mówisz, to już się dzieje i... Tak, to się dzieje. Jeżeli będziesz wyszukiwać ludzi, to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Zaczniesz wyszukiwać ludzi, którzy będą chcieli podążać w drugą stronę, czyli w stronę pokoju i miłości, a nie cwaniactwa i oszustwa, to po prostu, tak jak mówi nam ekonomia, natychmiast zmniejszają się koszty transakcyjne wszelkiego rodzaju, bo koszty transakcyjne to jest wtedy, kiedy ty robiąc cokolwiek, musisz się jeszcze jednocześnie zabezpieczać przed oszustwem ze strony innych ludzi. Jeżeli tych oszustw, prawdopodobieństwo tych oszustw jest mniejsze, twoje koszty maleją. To jest prawo ekonomiczne, ja go tak dokładnie nie znam, bo ja o tym miałem zajęcia, później o tym zapomniałem w ogóle, natomiast to tak jest. Tu wchodzi w grę matematyka, tylko trochę inna niż matematyka, którą używają cwaniacy, że jeżeli ukradniesz 2 złote i 2 złote i 2 złote, to masz razem 6 złotych. Tutaj jest inaczej. Jeżeli ty zrezygnujesz z kradzieży 2 złotych, to twój zysk będzie na poziomie ułamków grosza. Twój indywidualny zysk. Ale w dłuższej perspektywie te ułamki grosza zbudują bardzo duży kapitał, o którym właśnie na tamtej drodze nawet nie jest możliwe
marzyć, bo po prostu tam nie ma tego czynnika. Wiesz co, tak ze swojego doświadczenia, tak. Bycie cwaniakiem, no i ogólnie każdy chyba próbuje, żeby zobaczyć, jak to jest, ale jak spróbujesz, to i masz tego świadomość, że to jest na krótką metę, daje ci efekty już, ale później nie masz nic dalej. Możesz znowu cwaniaczyć i próbować. Moją opinią, jak ja czuję, jest to, że czasami lepiej się poświęcić. Może przyłożyć bardziej do pracy, krok po kroku, niż mieć od razu coś i później czerpać z tego korzyści i zobaczyć, jak to się rozwija. Tak jak właśnie mały kwiatek, który wypuszcza tam swoje pomysły. Dokładnie, czyli widzisz, czyli zgadzasz się ze mną, że ta droga, która jest pozornie łatwiejsza, tak naprawdę ona jest gorsza, mimo że wybiera ją statystycznie więcej ludzi. Ona może być dobra w tym momencie, ale nie jako perspektywa na resztę życia. No tak, bo też jest tak, że coraz więcej ludzi chce na przykład uczciwości w życiu społecznym. Ja pamiętam, jak byłem na Ukrainie, nie? I tam w ogóle łapówki to było coś tak normalnego, jak to, że ja zjem drożdżówkę, nie? Dać łapówkę urzędnikowi, dać łapówkę lekarzowi. Ja pamiętam, że przyszedłem, rozmawiałem z takim lekarzem. On miał dziecko, to taka smutna historia, jemu to dziecko zmarło. I on mi opowiada, że ten lekarz, który leczył to dziecko, tak bardzo współczuł temu lekarzowi, temu właśnie, który ze mną rozmawiał, że on nawet łapówki nie chciał, nie? On mi to tak mówił, tak normalnie, nie? Że, tak, jako jeden. Tak. I słuchaj, ale wiesz, czyli ta łapówka, w zasadzie już we wszystkich sferach życia wchodziło łapownictwo. U nas w Polsce jest cała masa łapownictwa, ale ono jest bardzo dobrze ukryte w tej chwili. W Unii Europejskiej, mówiąc szczerze, nie ma dużo mniej, bo przecież to, co się dzieje na przykład w tych biurokratycznych strukturach Komisji Europejskiej, to tam są takie machloje, że się w pale nie mieści. Ale tak jak ci tłumaczyłem, to nie jest wina ludzi jako ludzi, tylko to jest wina systemu, który powoduje, że ludzie nagle tworzą pewne organizacje, które są niepełnosprawne komunikacyjnie. I w związku z tym my musimy usprawniać naszą komunikację. O tym ci zresztą mówiłem, o Lumanie, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że my jesteśmy upośledzeni, jeżeli chodzi o komunikację. Tak, tak, to prawda. Jesteśmy, bardzo nam trudno jest w ogóle wytłumaczyć. Wiesz, na przykład wszystkie rzeczy, które się dzieją na przykład między mężczyzną a kobietą, i to nie mówię o sferze czysto seksualnej, ale później w trakcie życia. To jest wtedy, kiedy nagle zaczynają się zbierać błędy komunikacyjne. Tak. I one się... No. Zdrową relację, żeby stworzyć, no to jeżeli my wchodzimy w relację, popełniając błędy i później na tych błędach budujemy swoją przyszłość, swoje, no nie wiem, podejście do świata. To znaczy, przepraszam, chciałbym ci tu wejść w słowo, przepraszam, my popełniamy błędy oczywiście zawsze. Natomiast czym jest, co my jako ludzie, jaką cechę mamy, która odróżnia nas od na przykład większości zwierząt. Jeżeli popełniamy błąd i widzimy, że w wyniku tego błędu powstaje jakaś szkoda, to staramy się ten błąd znaleźć przyczyny, znaleźć go w ogóle i go naprawić, nie? Bo nie jesteśmy zdeterminowani genetycznie. Nie jesteśmy zdeterminowani odruchami warunkowymi, przepraszam, bezwarunkowymi i warunkowymi również, które mogą być wyuczone, ale są tylko odruchami, czyli mamy dostęp do tego, co nam Luhmann opisał jako medium prawdy, miłości i piękna, tak? Tak. Mimo, jest to komplementarne wobec medium prawa, pieniądza i władzy. Czyli ten nasz świat, który jest, że tak powiem, czasami niektórzy mówią, że jest odhumanizowany, bo przychodzisz do biura i oni patrzą na ciebie jak na dostawcę siły roboczej, dostawcę
pieniędzy podatkowych i dostawcę, powiedzmy, nie wiem, podlegającego woli jakiegoś, powiedzmy, no, wykonawcę czyichś poleceń. Te trzy rzeczy. Tylko tyle nam jest w stanie zaproponować współczesna biurokracja i współczesna cywilizacja, ta oparta o te wartości, które właśnie, i tu jest problem, bo... Na jakim my mamy wartości? Wiesz co, to co ci powiedziałem o tej prawdzie i miłości, są wartości dostępne bardzo, właśnie, i tutaj wchodzi w grę statystyka, bo tak naprawdę praktycznie 100% populacji pełnoletnich osób, które mają prawa wyborcze, czynne prawa wyborcze, umie posługiwać się medium władzy i medium pieniądza. Troszkę mniej ludzi umie posługiwać się medium prawa, bo to już trzeba mieć wykształcenie, trzeba znać, trzeba czytać. Natomiast wiesz, no, medium pieniądza jest proste. Możesz go mieć i wtedy za niego otrzymujesz coś innego, z tym, że zdobywanie go już jest trudniejsze. Ale to jest śmieszne, wiesz czemu? Bo ludzie przez całe życie praktycznie pracują, żeby mieć te pieniądze, ale to już tak z innej drogi. No, pracujesz, 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 a ten pieniądz dużo szybciej zostanie wydrukowany niż ty pracujesz. Tak, ale jeszcze druga sprawa. Generalnie jest tak, że część ludzi, jakieś 20% populacji w ogóle oszczędza te pieniądze. Większość po prostu, niezależnie od tego, ile zarabiają, niezależnie, może zarabiać na przykład 2000 miesięcznie, może zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, ale oni to na bieżąco wydają, bo oni tak sobie ustawili standard życia, że są przekonani, że nie są w stanie oszczędzać, ale to jest akurat niezwiązane z tym, o czym zaczęliśmy mówić. Nie? Taka dygresja, która poszła za daleko. Wracając do związków przyjaźni, bo ten kawałek, który przeczytałaś, to jest urywek bardzo obszernej książki Abramowskiego, która się nazywa Związki przyjaźni. On w ogóle stworzył pewne organizacje, takie kooperatywy, można powiedzieć, które były właśnie oparte na tej jego koncepcji związków przyjaźni, i jego przyjaciółmi to był na przykład Stefan Żeromski, Maria Konopnicka i cała masa bardzo ważnych przedstawicieli elity intelektualnej tamtych czasów w Polsce. Więc Abramowski był takim naszym prometeuszem spółdzielczości, można tak powiedzieć, czyli prometeuszem mówienia o przyjaźni jako sposobie budowania relacji. Bo można zbudować relacje na zasadzie robimy biznes, nie? I rzeczywiście wtedy medium pieniądza opanowujemy do perfekcji komunikację w tym medium, ale poza tym będziemy niepełnosprawni na innych polach. Natomiast jeżeli zbudujemy jakiś związek i to taki optymalną, to już nie z Abramowskiego, tylko skądinąd, według mnie to optymalną liczbą uczestników takiego związku to jest tak, powiedzmy, od 5 do 50 osób. Bo wtedy są jeszcze możliwe relacje, tak zwane twarzą w twarz, są możliwe, że tak powiem, poznanie innych ludzi na tyle dobrze, żeby wiedzieć, czego się można po nich spodziewać, i jednocześnie jest to grupa, w której można wyeliminować tak zwanych pasażerów na gapę, czyli ludzi, którzy nic nie wnoszą, a chcą korzystać z tego, co wypracowuje dana grupa. I powiem ci, że w ogóle cieszę się, że przeczytałeś. Czy masz jeszcze jakieś takie na bieżąco... Wiesz co, tak na spokojnie jeszcze patrzę na ten tekst i bardzo mi się podoba na przykład naród, w którym uczucia przyjaźni są rozwinięte, gdzie zamiast sobkowstwa i egoizmu panuje przyrodzona potrzeba wzajemnej pomocy, bezinteresownego wspomagania się na wszystkich polach życia.
Naród taki znalazł moc niezwyciężony. Rozwiązał zagadkę wolności i dobrobytu. No tak. Tylko, że, do tego momentu. Tylko, że właśnie, pięknie to napisał, tylko, że taki naród nie istnieje. No. Ale wiesz, on opisuje po prostu to tak samo jak na Ale przykład... Ale to nie znaczy, że tak? Nie może być taki naród, bo znaczy, coś, co nie istnieje... Tak, ono za jakiś czas może zaistnieć. Tak jak samoloty nie istniały i nagle zaczęły istnieć, nie? Tylko, że wiesz, z samolotami jest łatwiej. Potrzeba trochę sklejki, trochę brezentu na początek, później jakaś blacha, ale generalnie to jest, to są rzeczy, zmiany, które można... Zmiany w mechanice można tak wprowadzić dość szybko, ale zmiany w człowieku tak naprawdę, widzisz... Całe życie, które my mamy, które tak tamci ludzie mają, wszystko kształtuje nas i są... No, to, co my otrzymaliśmy, przekazujemy dalej. Tak. Trzeba coś w końcu zmienić. To znaczy, wiesz co, to prawda jest taka, że w każdym pokoleniu coś się zmienia, nie? I generalnie trend jest taki, że się zmienia na lepsze. Tak. No tak pokazuje statystyka, o którym ci mówiłem w tej książce The Better Angel of Our Nature, nie? Czyli lepsza strona naszej natury, powiedzmy lepszy anioł naszej natury. W każdym razie tam... Tak, to ja ci to... Na którymś wcześniejszym filmiku ci mówiłem, nie? O tych badaniach tego, kurde, zapomniałem nazwiska. No, w każdym razie, jeżeli ktoś by chciał, to sobie przytoczyć w poprzednim filmie. Tak, albo znajdzie The Better Angel of Nature. Tak, to jest, tak, to jest książka, w której jest pokazane, że na przykład liczba zabójstw relatywnie w stosunku do liczby populacji zmniejsza się. Ilość gwałtownych zajść z udziałem np. pięści, kopniaków i kijów, i kamieni też tak, zmniejsza się. Tak, bo narzuca, że później dostajemy kary, czyli ograniczenie, no nawet nie, ale no w taki dobry tak, to karę dostajemy, to jest taka krótkoterminowa, ale ludzie też tak naprawdę zdają sobie sprawę z pewnych mechanizmów długofalowych. Może oni sobie nie zdają sprawy jako jednostki, ale zdają sobie sprawę jako zbiorowość, że lepiej jest podążać w stronę pokoju i miłości niż w stronę cwaniactwa, okradania innych i wzniecania wojen. Nie zależy, gdzie się urodzimy, jak dorastamy i jeszcze czy my zdecydujemy, czy idziemy w tym, czy w tym kierunku. Ale wiesz co, nie, generalnie ludzkość, wiesz, tak, na poziomie jednostkowym masz rację, ale ja, bo widzisz, bo ty mówisz jako pedagog, a ja jestem socjologiem. I dla mnie psychologia to jest coś nudnego, bo to ona tam się grzebie u tego człowieka w mózgu, tam i tak nic się nie dogrzebie, bo tak naprawdę według mnie, oczywiście według mnie jako socjologa, bo ty jako psycholog możesz się ze mną nie zgadzać, według mnie jako psychologa wszystko, co się dzieje w ludzkim mózgu, jest uzależnione od działań i interakcji między innymi ludźmi. Czyli tak naprawdę człowiek jako osoba, jako indywidualny byt nie istnieje. Istnieje społeczeństwo, w którym istnieje człowiek. No właśnie, my jesteśmy indywidualami, istniejemy. Tak, w ramach społeczeństwa. Tak. Ale zobacz, człowiek może być spokojny, opanowany, a gdy wstąpi w ramy społeczeństwa, zaczyna czuć niepewność. Może się tak zdarzyć. I wiesz zaczyna co? Myśleć inaczej, zmieniać swoje myślenie. Tak, ale wiesz dlaczego tak jest? Ponieważ jego system wartości jest odmienny od systemu wartości panujących w danym społeczeństwie. Jeżeli człowiek, który pragnie tych krótkoterminowych nagród, trafi do społeczeństwa, które jest ukierunkowane na długoterminowe nagrody i jednocześnie to społeczeństwo eliminuje pasażerów na gapę, to taki człowiek będzie sfrustrowany, zły, wściekły. Oczywiście. Ale wiesz, no, trudno, bo liczy się, ważniejsze jest interes tego społeczeństwa, które sobie wypracowuje. Słuchaj, jeżeli chcemy na przykład
Wyobraź sobie taką ciekawostkę z ostatnich, nie wiem, tygodni, może miesięcy. Wokół najbliższej gwiazdy naszego Układu Słonecznego, czyli to jest Alfa i Proxima Centauri, krąży planeta. To jest jakieś ponad 4 lata świetlne, czyli wiesz, już zaczyna być w naszych możliwościach jako ludzkości dotarcie do takiej planety. I to już przestaje być, wiesz, idea z gatunku science fiction, jest to idea z gatunku nauki, czystej nauki. Nauki spekulatywnej, takiej jaką jest astronomia, budowa na przykład napędów rozmaitego rodzaju, ale staje się to, wchodzi to w realność. To przestaje być mrzonką, staje się realnością. Tak jak pierwszy samolot, on był dziadowski, kiepski, przeleciał 5 metrów, rozbił się, w ogóle było wszystko źle, ale to już było przejście z... Już się coś zaczęło. Tak, ze świata marzeń do świata rzeczywistości. I to samo mamy teraz. I my... No, właśnie tak jak mówić, chcę zmienić coś, chcę coś zmienić, ale siedzieć na dupie i nic nie robić. Wiesz co? Tak, no widzisz. Ale to nie, bo ty możesz siedzieć na dupie i możesz zmienić, bo musisz zmienić tylko swoje myślenie. Tak, ale jeżeli to ktoś Budda, myśli, nie, że Budda siedział na dupie. Chce wstać i pójść coś zrobić, aha, no ale tak. Myśli o tym tylko, tak. No to gdzie jest działanie, które właśnie popchnie cię dalej? Tak, ważne jest działanie, dokładnie. Czyli refleksja i działanie. Działanie po to, żeby sprawdzić, czy twoja refleksja jest słuszna, i jeżeli się okazuje niesłuszna, to szukasz innej. Ale już wiesz, że ta była niesłuszna. Tak. Czyli zawężasz, ten krąg poszukiwań. Sposób, krąg poszukiwań. Dokładnie, widzisz? Czyli zgadzamy się tutaj. Słuchaj, Natalko, cudownie się z tobą rozmawia i w ogóle chcę jeszcze z tobą gadać i gadać, ale myślę, że na dzisiaj skończymy, bo to był... Powiedz mi tylko, jakie wrażenie zrobił na ciebie ogólnie ten tekst Abramowskiego? To jest coś w życiu człowieka bardzo powszechnego, co przejawia się, każdy człowiek powinien coś wprowadzić. I moje odczucia są do tego takie, że no to jest prawda, ale tam nie ma tu u nas tego. Tak jak naród, który jest... No tak, czyli jest to utopia. Tak, utopia, ale to nie jest niemożliwe. Utopia, która jest do zrobienia za trzy tak, lata. Przykład samolotu jest bardzo dobry. Tak, no widzisz. Słuchaj, cudownie. Natalko, piękna Natalko, dziękuję ci. Ja też dziękuję, dawno nie rozmawialiśmy, było mi bardzo miło i do zobaczenia. Do zobaczenia, na razie trzymaj się.